Bieszczady to nie tylko góry, nie tylko szlaki turystyczne i nie tylko piękne cerkwie. To także miejsce, gdzie możemy spotkać twórczość Zdzisława Beksińskiego. Jesteśmy w Sanoku, gdzie znajduje się największe muzeum jego twórczości, jakie możemy zobaczyć w tym kraju. Każda jest inna i bardzo pięknie stworzona w zasadzie. No ale sama głębia obrazów jest dla mnie fenomenem. Nie poznam tego tak szybko, jak mi się wydaje. Jesteśmy w pracowni Zdzisława, zrekonstruowanej pracowni Zdzisława Beksińskiego. Generalnie Zdzisław Beksiński był, można tak powiedzieć, gadżeciarzem, więc zbierał mnóstwo różnego rodzaju gadżetów elektronicznych, które tutaj na przykład mamy. Różnego rodzaju kalkulatory, translatory, pagery i tym podobne rzeczy. Na regale setki płyt kompaktowych, bo był wielkim miłośnikiem muzyki. Tak samo zresztą jak jego syn, i to chyba on zaszczepił synowi miłość do muzyki. Znajdujemy się w Sanoku, w miejscu kultowym dla fanów Zdzisława Beksińskiego. Właśnie, co możemy zobaczyć? W Sanoku, no przede wszystkim warto odwiedzić Muzeum Historyczne, w którym znajduje się największa na świecie kolekcja dzieł Zdzisława Beksińskiego. Nasze muzeum posiada około 6 tysięcy prac artysty, z czego jakieś 10% zobaczą Państwo na ekspozycji, czyli około 600 prac. Jeśli chodzi o obrazy Olejna, bo chyba z tego najbardziej jest znany, dzięki swojemu malarstwu Olejnemu, no to obrazów mamy około 210, z czego na wystawie około 130. Reszta jest w magazynie, bądź wystawiana jest na ekspozycjach czasowych w różnych galeriach, muzeach w Polsce, jak również za granicą. Taki mamy tutaj powrót do przeszłości, bo jesteśmy właśnie, to jest miejsce, gdzie tworzył. Znaczy, to nie jest miejsce, gdzie tworzył, ale to jest odbicie tego miejsca, tak? Zgadza się. Jest to zrekonstruowana pracownia Zdzisława, jego warszawska pracownia. Sanocka się nie zachowała, z Sanockiej mamy jedynie fotografię. Jeszcze parę lat przed swoją śmiercią Zdzisław Beksiński sporządził testament, w którym wszystko zapisał naszemu muzeum. Zdecydowaliśmy się więc przenieść tutaj jego pracownię jako to najważniejsze miejsce, gdzie te wszystkie prace, które tutaj eksponujemy, gdzie te wszystkie prace powstawały. No i wiernie tą pracownię tutaj zrekonstruować. Kiedy się zaczął boom na Zdzisława Beksińskiego? Boom? Wydaje mi się, że około lat 70., chociaż już wcześniej był znany, szczególnie w latach 50., z tym, że w wąskim kręgu znawców i krytyków sztuki szczególnie jego twórczość fotograficzna była doceniana. Natomiast w szerokich takich kręgach społeczeństwa polskiego, już nie tylko znawców i krytyków sztuki, ale w ogóle... Te lata 70., no, można nazwać jakieś określenie fantastycznym w historii twórczości Beksińskiego? Tak ten okres został nazwany. Z jednej strony można powiedzieć, że to okres fantastyczny w jego życiu w ogóle, bo wtedy stał się bardzo, bardzo popularnym artystą, szeroko znanym. Natomiast tak została nazwana jego twórczość tego okresu, czyli obrazy, które przedstawiają takie właśnie sceny fantastyczne, trochę komiksowe, można by powiedzieć, różnego rodzaju światy, które nawzajem się przenikają, a w nich postacie bardziej bądź mniej zdeformowane na tle fantastycznych krajobrazów, czasami rozpadających się różnego rodzaju budowli. Jak przebiegała jego twórczość? Kiedy był etap fotograficzny, kiedy był etap malarstwa? Jak przebiega proces działalności artystycznej Beksińskiego? Pokazujemy całe spektrum jego twórczości. Od samego początku, czyli od rysunków dwuletniego, niecałe dwulatka mającego Zdzisia, takie tam bałzgrołki, kółka, kreski, mama, tata, aż po ostatni obraz, ukończony dokładnie w dniu jego śmierci, kilka godzin przed jego śmiercią. Także całe spektrum i wszystko tutaj eksponujemy, tak żeby zwiedzający mógł właśnie zobaczyć poszczególne etapy. Więc pierwszy etap, no to jest mały chłopak, później nastolatek. 22 stycznia 1931, czyli tutaj Zdzisław ma niecałe dwa latka. To jest obraz samochód, tak, a tutaj tatuś i mamusia.
z 3 grudnia 1930 roku, więc parę miesięcy wcześniej. No i tutaj jeszcze zupełnie wczesne rysunki. A tutaj już 35 rok, to znaczy, już tutaj to są pierwsze w ogóle rysunki, jakie w życiu narysował, tak? No jedne z pierwszych, tak. Ile tu miał lat? Tu niecałe 2 latka. Jego pierwsze takie rysunki z lat jeszcze 40. są wyeksponowane. Poprzez lata 50. już taka sztuka bardziej ekspresyjna. Lata 50. to generalnie głównie, tak jak mówiłem, okres fotografia. To jest główna dziedzina jego twórczości. Pierwszy aparat fotograficzny dostał od swojego ojca. Zdaje się, że w czasie jeszcze II wojny światowej mamy jego fotografie z okresu II wojny światowej, które są generalnie teraz bardzo cenne dla historyków zajmujących się tym okresem. Później zaczyna się jego przygoda już od połowy lat mniej więcej 60. zaczyna się jego przygoda z malarstwem olejnym. Często padają stwierdzenia, że Zdzisław Beksiński był bardzo płodnym artystą. Więc wystarczy generalnie spojrzeć tutaj na te prace, na grafiki komputerowe, które tutaj mamy, i na datę pod nimi, czyli mamy lata 1999-2004, a więc Beksiński wtedy ma już lat około 70, tak? I bierze się w połowie lat 90. Bierze się za zupełnie nowy rodzaj twórczości, inwestuje w sprzęt komputerowy i zaczyna uczyć się zupełnie czegoś nowego, czyli grafiki komputerowej. Muzeum odwiedza setki, jeżeli nie tysiące zwiedzających. Jakie pan najczęściej słyszy pytania a propos Beksińskiego? Najczęściej zwiedzający pytają się o twórczość Zdzisława, właśnie o okresy w jego twórczości, o jego malarstwo. Zadają również pytania na temat rodziny Beksińskiego, szczególnie po wyemitowaniu filmu Ostatnia Rodzina kilka lat temu. Jak również zainteresowani są okolicznościami śmierci Zdzisława Beksińskiego, tragicznej śmierci w 2005 roku. Obraz wyjątkowy, bo obraz ostatni. Zgadza się. Ostatni obraz namalowany przez Zdzisława Beksińskiego, ukończony dokładnie w dniu jego śmierci. Wiemy, że wtedy został ukończony, bo w tym dniu też Beksiński wysłał maila do swojego znajomego, w którym pisze, że ukończyłem właśnie obraz, opisując go jakaś blacha, nie blacha, więc mamy tutaj ostatni obraz przypominający kawałek blachy z wpisanym w nią krzyżem. Dla nas postać kultowa Zdzisław Beksiński, a jeżeli ktoś nie zna jego twórczości, to jak by pan zachęcił do poznania się z taką osobą jak Zdzisław Beksiński? No, przede wszystkim jest to genialny artysta, bardzo ciekawa osobowość, wspaniałe malarstwo. Myślę, że właśnie rodzaj malarstwa, czyli malarstwo figuratywne, może wzbudzić duże zainteresowanie. A Beksiński generalnie stał się taką, można by powiedzieć, czymś w rodzaju gwiazdy rocka. Jest tak popularny współcześnie. A pikanterii też dodała tragiczne okoliczności jego śmierci. Jest bardzo rozpoznawalną osobą, więc jeśli ktoś interesuje się współczesną sztuką, no to
szczególnie jeśli chodzi o polską współczesną sztuką, no to nie może ominąć takiej wystawy i takiego artysty, jakim jest Zdzisław Beksiński, bo jego twórczość ma bardzo duży wpływ na naszą kulturę. Dlatego zapraszamy Państwa do Sanoka, gdzie znajduje się największe muzeum twórczości Zdzisława Beksińskiego, jakie możemy zobaczyć w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.